Nie, ja widziałam jeden wywiad, w którym ty zdenerwowałaś się na pytanie o Tatianę. Tak. I czy ty masz już po prostu trochę dość takich właśnie porównań, pytań? Wyjaśnię to. Nie zdenerwowałam się z powodu pytania o Tatianę, ponieważ no, to byłoby niedorzeczne. To Tatiana Okupnik zawsze będzie bardzo ważną częścią zespołu i ja mam do tego ogromny szacunek, do tej pierwszej jakby części historii zespołu. Natomiast bardziej chodziło o to, że no, był kompletny brak wiedzy tutaj, tak? Pytanie o to, o poprzednie wokalistki w liczbie mnogiej, no, ale to jest coś, co mnie jest w stanie naprawdę wyprowadzić z równowagi i też jest niestosownym zadawanie, wiesz, 90% pytań o, no, tak, w tym wypadku poprzednią wokalistkę, w momencie, kiedy jest to wywiad ze mną, prawda? Ja zawsze chętnie odpowiem na pytanie związane z Tatianą, bo tak jak powiedziałam, mam do niej ogromny szacunek i tak, żeby tego źle nie zrozumieć. Czyli nie jest tak, że to cię irytuje, gdy właśnie ktoś... Absolutnie nie. Irytuje mnie głupota. Dziękuję. Okay. Ale wiecie, co wam powiem? Bardzo mi się podoba, że jesteście spokojni podczas naszego wywiadu. To oznacza, że ja jestem kompetentna. Mam przynajmniej taką nadzieję. No, wiesz, jakby... To też nie jest tak, że to się często zdarza, to się rzadko zdarza, tak? Natomiast nie no, jak widzisz, wszystko jest w porządku, jak najbardziej, spokojnie. Zadajesz pytania w sposób wysmakowany, tak, bardzo subtelny, a uzyskujesz to, co chciałeś uzyskać.